Spodziewamy się przyspieszenia wzrostu gospodarczego w tym roku, szczególnie po dobrych wynikach ostatniego kwartału. Przede wszystkim za sprawą inwestycji, które w tym roku będą, jak spodziewamy się, rosły szybciej niż konsumpcja, która do tej pory była głównym motorem wzrostu. Wzrost inwestycji powyżej konsumpcji spodziewamy się, że pociągnie za sobą popyt na dobra importowane, więc końcówka ubiegłego roku pod tym względem była pewnym zaskoczeniem. Import był niższy niż byśmy się spodziewali, biorąc pod uwagę dynamikę inwestycji, więc być może w tym roku będziemy mieli do czynienia ze wzrostem inwestycji i z przyspieszeniem importu. Rynek e-commerce będzie, jak oceniamy, najbardziej dynamicznym segmentem naszej gospodarki. Widać wyraźnie, że konsumenci przechodzą w następną fazę po supermarketach i dużych domach towarowych do sprzedaży online'owej. Dla firm z kolei, nawet małych i średnich, jest to ogromna szansa. Zamiast budować sklepy w swojej lokalnej miejscowości, mogą z dnia na dzień praktycznie wyjść na rynek międzynarodowy i widzimy już ekspansję polskich firm internetowych na rynkach krajów zarówno europejskich, jak i poza Europą.